Ksiądz kanonik Dominik Maj był osobą bardzo ważną dla wielu parafian bychawskich, ale także osobiście dla mnie i dla całej naszej rodziny. Pamięć o nim zachowujemy stale. Jeden z moich synów ma na imię Dominik. Jak można wspominać ten czas, kiedy on był proboszczem w Bychawie i kiedy właściwie, powiedziałabym, był osobą porządkującą taki świat, w którym żyliśmy i rozwijaliśmy się jako dzieci, jako uczniowie. Bo to właśnie na tym polegało jego uczestnictwo w rzeczywistości, to tworzenie rzeczywistości, w którejśmy żyli. To stąd płynie chyba przeświadczenie o jego wielkiej ważności, o tym, co chcielibyśmy uznać za świętość. Ksiądz Dominik Maj pojawił się w moim świecie bezpośrednio po mojej pierwszej komunii świętej. Do pierwszej komunii świętej przygotował mnie jeszcze ksiądz Bieńkowski, był proboszcz inny, zresztą także bardzo serdecznie przeze mnie wspominany, ale gdybym chciała mówić o wszystkich, to byłoby za długo. Pierwsze moje spotkanie z księdzem kanonikiem było, znaczy były dwa spotkania pierwsze. Pierwsze było takie zadziwiające, bo pojawił się ksiądz, przedstawił się i mówi, możecie do mnie mówić dziadku, bo przygotowałem do pierwszej komunii wasze mamy. Dla mnie jako 8-letniego dziecka to mówić do księdza dziadku było tak wstrząsające, że aż kilka kroków do tyłu się przesunęłam, myślałam, coś zadziwiającego. I wtedy ksiądz, bo to było przed plebanią, podniósł skrzypce i zaczął grać. A jego pies, owczarek podhalański, wielkie, piękne psisko, zaczął przejmująco śpiewać. Było to dziwne przeżycie, wstrząsające. Następne było jeszcze bardziej wstrząsające i to już świadczy o tym, kim był ksiądz Dominik Maj. Otóż przychodziliśmy wtedy na religię do kościoła, bo w ciągu mojego czasu chodzenia do szkoły i na religię to było tak, że najpierw chodziliśmy do kościoła, potem była religia w szkole, potem znowu przychodziliśmy do kościoła. I trzeba tu wyznać, że ja byłam dzieckiem może nie tyle niegrzecznym, ile niesłychanie ciekawskim, ścibskim i ruchliwym. I kiedy czekaliśmy na księdza na placu kościelnym pod lipami, to oczywiście nie było żadnej lipy, na którą bym nie wlazła, gdzie bym tam się nie zajrzała, zobaczyła. I ktoś powiedział, że w kostnicy, czyli w dzwonnicy, jest nieboszczyk. No więc ja z ciekawością wielką chciałam zobaczyć, co też nieboszczyk może robić, jak go nikt nie widzi. I po ścianie do takiego otworu w dzwonnicy wlazłam i zaglądałam. I w tym momencie pojawił się ksiądz Dominik Maj. Najpierw najdosłowniej na świecie za nogi, potem w całości mnie tam niedużą zdjął i krótko wygłosił pouczenie, które mi zostało do dzisiaj w pamięci. To nie było błahe pouczenie. To było wyjaśnienie. Ta dzwonnica ma co najmniej 300 lat. Jest krucha, chwieje się. I czy ty wiesz, co by się stało, gdyby ta dzwonnica się przewróciła? Zginęłabyś pod tymi balami, zabiłabyś jeszcze inne dzieci, a ja bym spędził resztę życia w więzieniu. No i od tej pory ksiądz Dominik Maj nadał mi imię Malacherba,
z trudem dowiedziałam się, co to znaczy, mala herba sitokrotkit, złe ziele prędko rośnie. I zrozumiałam, na czym polega odpowiedzialność. Dlaczego nie wolno robić czegokolwiek, co by innym zagrażało. Ja wiedziałam, że jakby się dzwonnica przewróciła, to mnie by spotkało coś złego, ale że ksiądz by poszedł do więzienia, to był dla mnie wstrząs, że on jest odpowiedzialny za dzieci, za parafian, za wszystkich. To przeżycie miało dla mnie niesłychane znaczenie. Potem już długo mnie ksiądz nazywał Mala Herba, co było w gruncie rzeczy sympatyczne. A dla niego to było także przeżycie ważne, ponieważ kiedy już byłam studentką, kiedyś wychodził z kościoła i mówił, choć bo miał taki zwyczaj, jak wychodził z kościoła, to z tłumu wyławiał od sobie kogoś, z kim chciał porozmawiać. I wyłowił mnie z tłumu i mówi, wiesz, co mi się dzisiaj śniło? Śniło mi się, że wlazłaś na wieżę kościelną i nie mogłem cię stamtąd ściągnąć. Miałam przez ciebie koszmary, oczywiście był to żart. Ale ksiądz miał poczucie humoru i wielką mądrość wychowawcy. Nie było w tym ani gniewu, ani lęku, kiedy mówił, ale było takie autentyczne pouczenie. I to była jego ważna cecha, odpowiedzialność. Następna cecha to była troska o rozwój. Wkrótce po tym zdarzeniu ksiądz kanonik jakoś namówił moją mamę, żeby mi kupiła mszalik. Piękny, to była najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek miałam w życiu. Oprawiona, a książek trochę mam, trochę przeczytałam. Oprawiona w cieniutką czarną skórkę, welinowy papier, lekko kremowy, z którego litery wypływały jak ze światła. Tylko niektóre strony były jednoszpaltowe, całość była podzielona na dwie szpalty. Z jednej strony był tekst łaciński, z drugiej strony był tekst polski. No i ksiądz mi polecił, żebym zawsze patrzyła w czasie mszy świętej na ten tekst. Ja miałam 8, może 9 lat. Mszalik był dla mnie absolutną świętością. Owinęłam go w bibułkę i nosiłam z największym nabożeństwem i w domu też czytałam. O, łacina, co za piękny język. Nigdy nie miałam szansy uczyć się w tym dziedzińcu łaciny, bo potem to się uczyłam oczywiście. Ale po pewnym czasie, kiedy była msza święta z wielkimi tłumami, ciasno było w Bychawie, kościół był malutki, wiernych było dużo. Większość stała pod lipami, a jak się wyszło do kościoła, no to wyciągnąć z kieszeni mszalik, to nie była taka łatwa rzecz. Ksiądz chodził, tacę zbierał i zobaczył, że ja nie mam mszalika. Wychodzimy z kościoła, ksiądz kanonik czeka. Gdzie twój mszalik? W kieszeni. A dlaczego nie? Bo proszę księdza, bo ja już umiem na pamięć. Niemożliwe. No ja mnie chłopcy umieją i się rozpłakałam, bo mi było wstyd ogromnie, że nie patrzę w ten mszalik, ale istotnie wtedy umiałam cały tekst łaciński. Chłopcy też umieli. Więc ta troska o to, żeby poznawać, żeby dzieci mogły się uczyć, to indywidualna troska. Ja mam wrażenie, że on się troszczył o wszystkie dzieci tak samo, jak o mnie. Jeszcze jedno ważne wydarzenie związane z tą troską o rozwój człowieka, o rozmowy, bo myśmy z księdzem rozmawiali ustawicznie na rozmaite tematy. Lekcja religii to był dialog, to był utalentowany pedagog. On szanował rozmówców, nawet jeśli mieli kilka lat.
Nie, i owszem, pouczenie wtedy, kiedy człowiek popełnił błąd, to jasne, ale wtedy, kiedy był dialog i ujawniały się poglądy, to ksiądz kanonik Maj traktował dziecko tak jak partnera, jak kogoś z kim może porozmawiać. To było imponujące i niesłychanie rozwijające. Kiedy byłam gdzieś, nie wiem, w piątej, może szóstej klasie, bardzo mnie interesowała przyroda. I ustawicznie chodziłam do pracowni biologicznej, gdzie były preparaty, tam jakieś w formalinie, zwierzęta, inne rzeczy. I tam pomagałam pani budować taki model lasu z plasteliny, z rozmaitych rzeczy. A na ścianach były pięknie oprawione tabliczki i teoria ewolucji wyjaśniona w krótkich zdaniach. Prawie się nauczyłam na pamięć tego, co tam było napisane. No i miałam głębokie przemyślenia, jak to pogodzić z historią stworzenia świata. Ale dosyć łatwo mi się to zgadzało. Wydawało mi się, no jest teoria ewolucji, tak sobie ludzie wyobrażają. Miałam takie poczucie rozumienia metafory i w Piśmie Świętym, bo już sporo czytałam. I myślałam sobie, no teoria ewolucji może się ewentualnie zgodzić, tylko nie trzeba za bardzo dosłownie tego brać. Najbardziej mi się to pochodzenie człowieka od małpy średnio podobało jako dziecku, ale myślałam sobie, no jest to Boża tajemnica, tak sobie myślałam sama. I opowiadałam to mojemu ojcu. Ojciec słuchał i się zaniepokoił. Zaniepokoił się tym moim myśleniem o teorii ewolucji. Mówi, wiesz ty co, tak mówię, wiesz ty co, idź ty do księdza kanonika i porozmawiaj z nim o tym. Zresztą taki u nas w domu był zwyczaj. Jak był kłopot, to do księdza kanonika porozmawiamy, poradzimy się. I to się zdarzało często, czasem w poważnych, czasem mniej poważnych sprawach. No więc ja poszłam do księdza kanonika, poprosiłam go o rozmowę. Ksiądz kanonik mnie zaprosił na następny dzień. No i zaczęliśmy rozmawiać. Ksiądz kanonik mnie zapytał, a jak ty myślisz? No więc ja mówię mu, że wydaje mi się, że w Piśmie Świętym jest, że człowiek powinien sobie ludzie czynić ziemię poddaną. Więc jak mogą czynić poddaną, jak nie przez poznanie? Wolno człowiekowi poznawać świat. A jak ty myślisz, co to jest teoria naukowa? No ja mówię, no to jest taki pomysł człowieka, żeby wyjaśnić rzeczywistość. Ale to nie znaczy, że to już jest prawda. Że to jest próba dojścia do prawdy. I proszę mi wierzyć, że ksiądz kanonik bardzo poważnie z taką akceptacją tego mojego myślenia i ja do dziś, chociaż zajmuję się nauką, właściwie nie zmieniłam tego podstawowego przeświadczenia o tym, czym jest teoria naukowa i jak trzeba z pokorą tworzyć i sprawdzać i nie pochopnie wierzyć i nie pochopnie myśleć, że no jest na pewno tak, jak sobie ludzie wymyślili, tylko sprawdzać, myśleć ma się do tego prawo. Ten taki sam szacunek do prawa człowieka do swobodnego, wolnego myślenia odkryłam, czy zauważyłam też w czasie, kiedy już był Sobór Watykański II i kiedy ksiądz kanonik z nami już wtedy w liceum rozmawiał poważnie. Stawiał przed nami problemy, które Sobór podejmował. I pytał nas, co wy myślicie o tym? Co wy o tym myślicie? Czy człowiek może być zbawiony poza Kościołem? Przyznam się wtedy, że nie miałam odwagi odpowiadać, nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Wszyscy, znaczy liczni moi koledzy mówili, nie, Kościół jest ważny. A ja się schowałam za przyporę w kościele. Nic nie powiem, nie wiem. Co ty tam robisz, Kaziu? Pytam się ksiądz kanonik. Ja mówię, no dziękuję Panu Bogu, że nie jestem ojcem soborowym.
śmiechu narobiłam okropnego, bo myślałam sobie, nie, no tu bez Ducha Świętego, księże kanoniku się nic nie da, ja, to nie można odpowiedzieć, jak to jest. To Pan Bóg wie, jak to jest, my tego nie wiemy. Było wiele problemów, mówiąc już poważnie. No ale ksiądz kanonik miał też wielkie poczucie humoru, wielką odpowiedzialność za nas i bardzo takie uczestnictwo w tym, co robimy. Zapraszał nas ciągle, bywaliśmy tam jeszcze w czasie studiów, na spotkaniach z księdzem kanonikiem, z innymi księżmi. Rozmawialiśmy z nim bardzo często o różnych sprawach i osobistych, i no, tu trzeba by było wchodzić i w sferę przecież bardzo osobistego kontaktu z duchownym, z spowiednikiem także, o czym trudno mówić. Natomiast ta więź z nim najsilniej się zaznaczyła wtedy, kiedy byliśmy na wielkiej pielgrzymce młodzieży polskiej na spotkaniu z księdzem prymasem Wyszyńskim. To było wielkie przeżycie i jechaliśmy do tej Częstochowy, byliśmy tam. Muszę powiedzieć, że dla mnie w moim osobistym rozwoju to te dwie postaci, ksiądz kanonik Paj i ksiądz prymas, to były te osoby, które w młodości, bo jeszcze Ojca Świętego wtedy dopiero w Krakowie poznaliśmy, jak ja studiowałam, to był przecież, ale wcześniej nie. To były osoby, które budowały rzeczywistość Polski i Kościoła. Oni, że tak powiem, gwarantowali sens, gwarantowali poczucie racji i sensu istnienia. O jednej rzeczy nie powiedziałam, bardzo ważnej, kiedy miałam 11 lat, dzięki księdzu przeczytałam książkę o Katyniu. Ojciec dostał tę książkę, nie pokazywaliśmy nikomu. Ale przeczytaliśmy, to była na tych niemieckich badaniach oparta oczywiście. To, co bez słów porządkowało rzeczywistość. Ja oczywiście wiedziałam i o tym uczestnictwie w męczeństwie Polski, które było udziałem księdza kanonika, wiedziałam, ale nie byłam tego świadkiem. Opowiadał dyskretnie, bardzo powściągliwie. Nie wiedziałam tylko o tych jego heroicznych zachowaniach. Niedawno w jakiejś książce przeczytałam o tym, jak ostro odpowiedział celującemu w niego Ubekowi. Strzelaj. Tego nie wiedziałam, dopiero niedawno to przeczytałam. Ale wszystko, co wiązało się z takim rozwojem osobowym, patriotycznym, religijnym, wszystko to, co potem wiązało się z moim myśleniem o rzeczywistości i o studiach i o uczestnictwie potem w Iglaskach i wszędzie, gdzie mnie Pan Bóg drogę wskazywał, to jakoś się ugruntowało na tym spotkaniu z księdzem kanonikiem w dzieciństwie. To on gwarantował, że rzeczywistość jest uporządkowana, że cokolwiek się dzieje, to można się czuć bezpiecznie, ponieważ jest rzeczywistość duchowa, jest rzeczywistość, której się człowiek odnajduje i wszystkie większe czy mniejsze lęki, wszystkie kłamstwa, które się tam w rzeczywistości dzieją, to jest naturalny porządek. Ja w dzieciństwie miałam poczucie, że ten wujek, co to wszyscy mówili, Judasz, to normalna rzecz, no Judasz był.
Judasz był wśród apostołów, to dlaczego jeden nasz wujek nie może być? Babcia tak mówiła jednym z wujków, który był, no był człowiekiem, niech mu Pan Bóg wybaczy, zaplątanym źle. I ksiądz kanonik to także jakby wyjaśniał, to było jasne. Świat jest taki, jaki jest, człowiek musi się odnaleźć, człowiek musi się znaleźć w tej rzeczywistości. Miałabym do opowiedzenia mnóstwo szczegółów, jeden tylko opowiem, żebym była rzetelna, bo potem jakieś więzi z księdzem kanonikiem przy różnych obowiązkach, różnych zdarzeniach się trochę zerwały, kiedy braliśmy ślub z moim świętej pamięci mężem, to ksiądz był na urlopie, jakiś inny ksiądz nam dawał ślub. Ksiądz kanonik miał żal i przekazał ten żal mojemu ojcu. Ojciec przyszedł mi, wiesz, jak miał żal, że ty nie zgłosiłaś się do niego, ale go nie było. A tu człowiek taki, ale zostawił książeczkę z obrazkami dla dzieci. I mój synek, ten, który się kręci tutaj, niesłyszący, tę książeczkę, jak miał kilka lat, dostał i oglądał. I tam była droga krzyżowa, oglądał mnie z głuchy. Więc z wielkim trudem dochodzi do rzeczywistości. Dlatego ja musiałam zmienić działania, zmienić zawód, różne rzeczy zrobić, ale to nieważne. I kiedy pojechaliśmy na pielgrzymkę do Częstochowy, odbywaliśmy drogę krzyżową, odłączyliśmy się od ludzi, no bo trzeba było dzieciom, drugi też jest głuchy, młodszy, wolniej troszkę, prościej wyjaśnić. Doszliśmy do 14 stacji, a Pawełek mówi 15, a ja jakby nawykowo mówię, Pawełku, jest 14, 15 nie ma, jest 14 stacji drogi krzyżowej, on mówi 15, no więc ja już się troszkę zaniepokoiłam, obok stał jakiś ksiądz. Podszedł do mnie i mówi, proszę pani, on ma rację, niech pani go tam zaprowadzi. Tam była statua Chrystusa Zmartwychwstałego. 15 stacja, poszliśmy. Z książeczki od księdza Maja, Paweł w obrazkach pięknych zrozumiał, bo te obrazki też kończyły się taką figurą 15. Mogłabym wiele wspominać i szczegółów, i wycieczek do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie trudno nam było przejść wszystkie ścieżki i pobiegliśmy z koleżankami. A jakiś franciszkanin mówi, a gdzie te kozy pobiegły? A ksiądz kanonik, no kozy są młode, muszą pobiegać. Także pobiegaliśmy sobie. Dziękuję bardzo.